Od kilku lat dni gminy Mała Wieś połączone są ze Świętem Plonów, dożynkami gminnymi. Jak co roku rozpoczęła je uroczysta msza święta. Przygotowane przez poszczególne sołectwa dożynkowe wieńce wypełniły plac przed ołtarzem. Ten gminny wykonali pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Po mszy obrzęd dożynkowy przygotowali uczniowie ze szkoły podstawowej w Kobylnikach. Nie zabrakło najważniejszego elementu dożynek – dzielenia chlebem. W naszym kraju jest on szczególnym symbolem urodzaju i dostatku, a także szacunku. Dożynki to dla nas wyjątkowy czas, zaznaczają starostowie dożynek. Myślę, że przede wszystkim podziękowaniem za ten ciężki trud, pracę wkładaną w to, co robimy, tak? No przede wszystkim podziękowanie. Zadatek na przyszłość, żeby lepiej jakoś coś z tym zrobić, z tą swoją pracą. Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy i spotkania z wystawcami. Przy regionalnych stołach poszczególnych sołectw były tłumy, a stoły uginały się od smakołyków. Przyjechaliśmy ze swoimi wyrobami, arciszewskie produkty naszego wyrobu. Wszystko dosłownie od A do Z jest naszej produkcji. Nawet słowa. Co? Czyli czerwonka, grochóweczka, flaczki, bigosik. Stoisko ze smakołykami przygotowali także pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Przygotowałyśmy ciasta z owocami, jabłecznik, bezy, rogaliki. O, rogaliki ja piekłam. Tak. A z mięsa przygotowałyśmy pieczony schab w przyprawach ze śliwką, karkówka pieczona, pulpetyna ostro, babeczki wytrawne z warzywami i sosem czosnkowym oraz babeczki z chleba tostowego. W kuchni Lasocin postawił na regionalność, która cieszyła się dużym powodzeniem. Z potrawami regionalnymi, takie jak czarnina, przycieraki, racuszki, pierożki z mięskiem, wszystko własnej roboty. Kartoflaka też mamy. Prócz pysznego jedzenia nie brakowało wystawców z rękodziełem lokalnym, rzeźby, obrazy. Ze swoimi pupilami przyjechał także Damian. Przywiózł ozdobne kury i jak zapewnił, żadne z nich nie trafi na rosół. Przyjechałem ze swoimi kurkami ozdobnymi, hoduję polskie rasy głównie, mam też rasę turecką i kochina miniaturowego. A to co mam na kurę? No jakoś taką pasję mam od zamiłowania, od dziecka. Hodowałam właśnie takie czarne czubatki. Stoisko mieli także strażacy ochotnicy z Małej Wsi. W gminie jest 8 jednostek, 2 z nich są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. A taka impreza, jak na przykład dożynki, jest dobrą okazją, by zachęcić młodych do wstąpienia w szeregi strażaków. Na początek wystarczą dobre chęci, mówi komendant. No jak sama nazwa mówi, ochotnicy, czyli tworzą ją ochotnicy. Większość z nas wyjeżdża jednak za tą pracą. Jeśli zdarzy się jakiś wypadek w trakcie dnia, jest często mało tych strażaków. Stąd też nasza dzisiejsza obecność tutaj, nasz namiot. Zachęcamy ludzi do tego, żeby w nasze szeregi wstępowali. No i myślę, że z nami podziałali. Wdzięczność za trud i radość z tegorocznych plonów. Nadzieja, że chleba nie zabraknie na polskich stołach. To wszystko przyświęcało przybyłym na dożynki gościom. Nie brakowało wśród nich włodarzy z zaprzyjaźnionych gmin. Jestem przeszczęśliwy, że mogę uczestniczyć w święcie rolników gminy Mała Wieś. To prawda, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy zaprzyjaźnionymi gminami. Specyfika nasza również jest zbliżona, czyli jesteśmy gminami przede wszystkim wiejskimi i te bolączki rolników bardzo nam leżą na sercu, ale i radości rolników bardzo nas cieszą. Dzisiaj się radujemy wspólnie z rolnikami z gminy Mała Wieś. Dożynki to jeden z najważniejszych dni w roku dla rolnika. Wiemy, jaki był ten rok dla rolnictwa. Bardzo ciężki. Susza, gradobicie, ASF. Także naprawdę ciężka praca rolnika. Dożynki to okazja do wyróżnień, podziękowań. Tak było i tym razem w Małej Wsi. Władze gminy dziękowały lokalnym wystawcom. Wręczono również wyróżnienia i nagrody wójta. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018-19 otrzymali wybitnie uzdolnieni uczniowie ze średnią co najmniej 5,01, laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad. W sumie otrzymało je prawie 60 uczniów. W moim przypadku to jest nagroda za ciężką pracę, dążenie
do celu w aktywności fizycznej i sportowej. No cóż, osiągałem różne nagrody, wyróżnienia na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej. Sądzę, że to definiuje moją ciężką pracę ta nagroda. Może taką sowitą nagrodą za całe 9 miesięcy pracy, powiem w swoim przypadku ciężkiej pracy. No i miło jest dostać takie wyróżnienie, bo wszystko to jest wyróżnienie. To nasze dzisiejsze spotkanie to podziękowanie za cały ubiegły rok, mówi wójt gminy. To jest podziękowanie nie tylko rolnikom, ale i stwórcy za dary, które otrzymujemy na co dzień. To dzięki ciężkiej pracy rolników mamy z tej ziemi to, co nam jest potrzebne, czyli chleb. To jest podziękowanie, a jednocześnie okazja do świętowania, podsumowania, do rozmów, do spotkań towarzyskich, no i posłuchania ciekawych występów. Na scenie wystąpił zespół Bahama Bonnie M, który rozgrzał publiczność gorącymi tanecznymi rytmami. Jednak tłumy wiernych fanów czekały na występ gwiazdy wieczoru Trubadurów. Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców gminy Mała Wieś, Trubadurzy!